perspektywy rozwoju dla młodych, by nie uciekali nam z Polski. Proszę, teraz okazuje się, że około 4 miliony młodych ludzi myśli o tym, by wyjechać z Polski. To niestety przerażające. Uczymy młodych lekarzy w bardzo drogich studiach, a oni w większości wyjeżdżają, bo tam mają lepsze warunki. A pielęgniarki, w tej chwili Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, gdzie jest protest. I są małe, chore dzieci, ale one mają tak niewielkie zarobki przy tak ciężkiej pracy. To wszystko musi być z Państwa udziałem, bo Państwo reprezentujecie różne środowiska, różne zawody, macie różne doświadczenie tworzone. Nie będziemy się nawzajem słuchać, to ten program, chociażby napisany przez fantastycznych teoretyków, niczego nie da, bo będzie oderwany od rzeczywistości. Stąd nasze z Państwem spotkanie, jak zobaczyłam taką dużą grupę, to ja bardzo się ucieszyłam, bo w ten sposób będę miała wiele do przekazania. Ale proszę się nie martwić tak mocno, że my tak jesteśmy z tyłu, tak? Że nie mamy tego programu. Nie. To tak patrzę tak na pana prezydenta, na Platformę Obywatelską, która już tam około października ogłosi program dla Polski, a przecież struktury są nieporównywalnie większe i historia tejże partii również. Więc cały czas ten program musi być bieżącym programem, musi być bieżącą ofertą i realną ofertą dla wszystkich Polek i Polaków. To nie może być program, który jest program z sufitu, tak jak tutaj pani marszałek powiedziała, program teoretyczny dla państwa, po to, żeby to państwo później nie było tylko teoretyczne. Jak tam niektórzy ministrowie również to nasze państwo określają. Dzień dobry, bardzo witam. Ja w sumie nie jestem sympatykiem Nowoczesnej, ale przedtem, ponieważ mamy reprezentantów parlamentu, więc chciałem też zadać pytania, a skorzystam z sytuacji, że pani marszałek poprosiła o rozmowę, więc pozwolę sobie odrobinę skomentować wypowiedzi, które były wcześniej. Chciałbym na początek wrócić do pytania, które zadawał tu pan po lewej na temat tego, czy będą wolne wybory. Ja chciałem powiedzieć, że przez poprzednie 8 lat na spotkaniach Prawa i Sprawiedliwości uczestnicy tych spotkań zadawali sobie takie same pytania, czy będą wolne wybory w przyszłości. Więc i tak samo nawiązuję do słów pani marszałek, że miejmy trochę zaufania do ludzi, więc tak samo ufajmy, że Prawo i Sprawiedliwość będzie postępowało zgodnie z literą prawa. Drugą rzecz jest to, co pan... Znaczy oczywiście to wiadomo, że mamy teraz swoje problemy, tak, ale jeżeli mówimy o wyborach, tak, Prawo i Sprawiedliwość musi przeprowadzić wybory, więc miejmy tego zaufanie. Jeśli mogę, panie pośle, mówi pan o tym, że sprawa Trybunału Konstytucyjnego jest sprawą tylko i wyłącznie sądowniczą. Ja chciałem powiedzieć o tym, że nie ma wszystkie sprawy, które są, przepraszam, prawną, że wszystkie sprawy, które odbywają się w przestrzeni publicznej, są sprawami politycznymi. Tak jak sprawa o Trybunał Konstytucyjny jest sprawą polityczną, tak samo sprawa o tym, że pan prezydent Olsztyna odrzucił obywatelski wniosek o to, żeby zakazać występów cyrków ze zwierzętami w Olsztynie, jest również sprawą polityczną. Od razu przypominam, to pokazuje to, że i sprawy na najwyższym szczeblu, i sprawy na dolnym szczeblu są sprawami politycznymi, bo mamy różne stanowiska. Ustawa antyterrorystyczna, o której pani marszałek wspominała i pan tu wspominał. Chciałem tylko śmiesznie bardziej się zauważyć, że nigdy do tej pory w Polsce przez 20 lat nie mieliśmy zamachów terrorystycznych, a w ciągu ostatniego tygodnia pojawiło się kilka. Więc to tak, żeby bardziej rozpatrzyć Państwa. To takie zbieg okoliczności? No, ja nie wierzę w zbieg okoliczności, ale ja chciałem Państwa trochę rozbawić przed swoim ostatnim pytaniem, które będzie już takie najcięższe, mam nadzieję, znaczy przynajmniej tak sobie przygotowałem. I chciałem zapytać o TTIP, czyli o transatlantyckie partnerstwo, o dziedzinie handlu i inwestycji. I nawiązuję do tego, ponieważ w zeszłym tygodniu Prawo i Sprawiedliwość w Sejmie przegłosowało ustawę o suwerenności Polski. Ale w tym samym momencie minister Morawiecki, ale z kolei minister Morawiecki i rząd Prawa i Sprawiedliwości bardzo mocno forsuje to, żebyśmy podpisali ustawę o TTIP ze Stanami Zjednoczonymi, która będzie dawała wielkie prawa amerykańskim korporacjom ingerowania w wewnętrzne prawa Unii Europejskiej. I ja chcę zadać konkretne pytanie, kończąc swoją wypowiedź, czy Nowoczesna, jeżeli ta ustawa zostanie złożona w Sejmie, zagłosuje, podniesie ręce za tą ustawą, czy będzie przeciwko? Dziękuję. To znaczy, wie pan, ja rozumiałem tą kwestię, czy spór o Trybunał jest sporem prawnym czy politycznym.
Bo oczywiście ma pan rację, każda to, co mamy w przestrzeni publicznej, tak, i różnego rodzaju, zawsze jest polityką. Natomiast chcę uwypuklić, że rozwiązanie sporu o Trybunał Konstytucyjny nie leży w gestii opozycji. Czy nie ma potrzeby zawierania jakiegokolwiek kompromisu? Bo Prawo i Sprawiedliwość może samodzielnie rozwiązać ten spór. Może uchwalić po prostu ustawę o Trybunale Konstytucyjnym zgodną z Konstytucją i respektować wyroki Trybunału Konstytucyjnego. I pod tym kątem tutaj nie ma jakiejś przestrzeni, jakichś działań politycznych, koalicja, opozycja, spotkania, niespotkania, ponieważ to jest pod tym kątem wyłącznie spór natury prawnej. Przestrzegamy prawa, które już jest, mieścimy się w granicach tego prawa, czy też nie. I tutaj nie można sobie relatywizować pojęcia przestrzegania prawa. Albo się prawa przestrzega, albo się tego prawa nie przestrzega. I tutaj nie jest, nie ma żadnej przestrzeni do tego, czy mamy tutaj spór prawny, czy polityczny. Pan tutaj powiedział również o tutaj tym partnerstwie transatlantyckim jako taką, od razu skomentował pan, zadając pytanie, że jest to bardzo złe. No i to jest ten punkt widzenia, czy jest to coś tak bardzo złego, jak pan to mówi, o tym mówi, ponieważ partnerstwo transatlantyckie to jest wspólna przestrzeń celna. Czy jak wynegocjujemy z Ameryką jako Unia Europejska tą przestrzeń, jakie będzie umocowanie, tak jak pan mówi, korporacji, a może europejskich, a może większy rynek, proszę pana, dla eksporterów polskiej żywności, polskiej myśli technologicznej, również za ocean. Proszę zwrócić uwagę, że świat się naprawdę globalizuje. No, takie mamy niestety wyzwania współczesnego świata. Mamy Chiny, mamy całą Azję, Azję Wschodnią, potężne gospodarki i teraz czy Rosję. I teraz musimy sobie odpowiedzieć, czy zawieramy sojusze, również sojusze gospodarcze. Na określonych warunkach ze Stanami Zjednoczonymi tworzymy bardzo silny organizm ekonomiczny, który będzie w stanie konkurować z tymi już istniejącymi gospodarkami, czy też nie. Oczywiście każdy będzie miał tutaj, może mieć prawo do własnego poglądu. Ja tego poglądu nie neguję, ale też nie możemy od razu odrzucić traktatu, który może przysporzyć nam określone korzyści. Jak Nowoczesna zagłosuje? Zobaczymy, jak zostanie ten traktat wynegocjowany, bo tam jest jeszcze wiele obszarów, które wymagają zgody, między innymi GMO, czy również inne sprawy z tym związane. Sami wiemy, że to idzie bardzo opornie, ale ja osobiście odbieram to partnerstwo celne Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych jako szansę rozwojową, a nie zagrożenie. Ale pod tymi, na tego, jak to zostanie wynegocjowane, także na dzień dzisiejszy tutaj nie odpowiemy chyba panu, jak się nasz klub zachowa. Zobaczymy to po owocach, tak? No to oddam panu. Jeszcze zanim następna wypowiedź, następna rozmowa. Mówienie, że dyskusja wokół prawa jest polityczna, jest z gruntu złe. Prawa się nie negocjuje, proszę państwa. Proszę sobie wyobrazić sytuację, że macie do domu włamanie, kradzież z włamań. I co? Negocjujemy ze złodziejem, czy on tylko się włamał, czy on tylko ukradł. Że co, no nie da się takich rzeczy robić. Prawo trzeba przestrzegać. Czy nam się podobają, czy nie podobają przepisy, to jest zupełnie inna kwestia. Ale jeżeli zaczniemy negocjować i Prawo i Sprawiedliwość mówi, że my stawiamy warunki zaborowe. No ale my przecież niczego nie chcemy. Zróbcie państwo dwie rzeczy. Ogłoście wyroki i przyjmijcie ślubowanie. No przecież niczego więcej nie wymagamy. A nad ustawą o Trybunale Konstytucyjnym możemy usiąść jeszcze, to może dzisiaj nie, bo jesteśmy na spotkaniu z państwem, ale jutro może ciało, ale od poniedziałku absolutnie usiąść i pracować. I dyskutować nad pomysłami różnymi. Ale nie możemy dyskutować nad przestrzeganiem prawa. Bo, no przepraszam, ze złodziejem będziemy rozmawiać, ukradł nam, że pożyczył. No, a zabrał z domu, nie wiem, najdroższą, najcenniejszą rzecz. No to powiem, że on sobie pożyczył, żeby powiesić tam świetny obraz w swoim domu na chwilę, tak? I czego my tutaj mamy pretensje? Natomiast co do kwestii naszego otwarcia, i tu, proszę państwa, jest jeszcze bardzo ważna kwestia. Im jesteśmy silniejsi tu w Polsce, im jesteśmy silniejsi na arenie międzynarodowej,
tym silniejszy jest nasz głos w takich właśnie negocjacjach. Tym mocniejsza nasza pozycja w uzgadnianiu warunków takiej współpracy. Im słabszy głos, im mniej się liczymy, tym nasza pozycja w takich rozmowach jest słabsza. A to, że otwieramy się na inne rynki, na inne możliwości, może okazać się przy dobrych, wynegocjowanych warunkach motorem napędowym dla naszej gospodarki. Warunkiem jest ustalenie odpowiednich warunków, ale żeby je ustalić, musimy mieć silną pozycję tu w Polsce, czyli być silną gospodarczo, politycznie, kulturowo państwem, ale także być silnym państwem w strukturach zewnętrznych, bo wtedy się będą z nami liczyć. No przepraszam, Niemcy silne, liczą się z nimi Wielka Brytania. Proszę zobaczyć, ile wynegocjowano wspólnych ustaleń, by spowodować sytuację pozytywną dla Wielkiej Brytanii. Mnóstwo rzeczy. Jakbyśmy tu zaczęli wyliczać i omawiać, to do rana byśmy mogli dyskutować. To pokazuje, że jak państwo jest silne, to wiele może. Właśnie naszym zadaniem jest dbanie o to, żeby to państwo również na zewnątrz mówiło jednym głosem i było silne. Pani marszałek, panie pośle, szanowni państwo, ja dziękuję za zaproszenie. Traktuję to jako spotkanie z ludźmi podobnie myślącymi, podobną wrażliwość posiadającymi w kwestiach Polski. Natomiast chciałbym zacząć od tego, że dzisiaj jest dzień symboliczny, ponieważ 25 maja 1990 roku Polska złożyła wniosek o stowarzyszenie ze wspólnotami europejskimi. Później była umowa stowarzyszeniowa, później wstąpiliśmy do Unii. Cieszyliśmy się przed rokiem, 4 czerwca, pamiętacie państwo te wielkie obchody w Warszawie, prezydent Obama, pół Europy. Cieszyliśmy się z naszej wolności i 2 lata temu. I raptem dzisiaj odnajdujemy się w zupełnie innej sytuacji. Jak ktoś w Brukseli powiedział, dzisiaj Polska nie miałaby szans wstąpić do Unii Europejskiej, czyli jakie koło zatoczyliśmy, jak daleko odeszliśmy od tego stanu, który uważaliśmy, że jest nam dany, osiągnięty raz na zawsze. To, co podkreślał prezydent Komorowski, o wolność trzeba dbać, bo nie jest dana raz na zawsze i my tego właśnie doświadczamy w tym momencie. Niestety nie jestem dobrym, nie jestem optymistą, ponieważ jesteśmy na ścieżce, która prowadzi nas do tak zwanej suwerennej demokracji. To jest koncepcja zbudowana przez technologów politycznych na Kremlu i skutecznie realizowana od wielu lat przez prezydenta Putina. Cokolwiek PiS będzie mówić o Putinie, o Rosji, są zafascynowani jego skutecznością polityczną i odwzorowują to w Polsce. Czy w Polsce odbędą się wolne wybory? Wydaje nam się, że tak. Tylko różnica jest taka, że jak patrzymy na dwa nasze wschodnie sąsiednie kraje, Ukraina i Rosja, zastanawiam się, gdzie jest lepsza demokracja, pełniejsza, skuteczniejsza, to cokolwiek złego o demokracji na Ukrainie powiemy, to jedno trzeba im przyznać. Wybory rozstrzygają się tam w dniu wyborów. Do tego czasu nikt nie wie, kto zwycięży. W Rosji rozstrzygnięcie wyborów jest znane znacznie wcześniej. Wobec tego, jeśli ktoś wydaje mu się, że w Polsce wolne wybory mogą nastąpić, w planowanym terminie, zapewne one się odbędą. Czy będą wolne? Będą realizowane takimi samymi metodami politycznymi, które skutecznie utrzymują elity władzy w Rosji. Niestety wszystko to prowadzi do tego, że Polska idzie ku izolacji. Potracimy tych, z którymi przez ostatnie lata byliśmy w klubie kierującym Unią Europejską. Wybieramy jakiś partnerów mniejszych, braci Węgrów, jako strategicznego partnera, który da nam alibi, bo zablokuje sankcje w Unii Europejskiej przeciwko Polsce. Rezygnujemy z priorytetowego partnerstwa z Niemcami, największego naszego partnera gospodarczego, największego sojusznika europejskiego, jeśli chodzi o potencjał militarny. No wiadomo, te decyzje, jakie zostały podjęte, prowadzą nas ku temu, że wobec Rosji zostaniemy samotni. I niestety nie ma to
na to dobrej recepty, ani szybkiej. Wydaje mi się, że dopóki sytuacja gospodarcza nie uderzy konkretnie w nas, czyli krótko mówiąc, ludzie nie odczują kryzysu, to będą akceptować te metody, bo pojęcie abstrakcyjne, Trybunał Konstytucyjny, czy dla człowieka, który jest zaprzęgnięty do codziennego kierata, jest ważne, mu się wydaje, że to jest absolutna abstrakcja. On nie wie, że Trybunał Konstytucyjny w większości rozumie. Jeszcze wiele osób niedawno temu w ogóle nie wiedziało, że jest Trybunał Konstytucyjny, a jeżeli jest, to czym się zajmuje? Mówi się, że tam zajmuje się abstrakcjami, a nie wie, że większość rozstrzygnięć Trybunału dotyczy nas, konkretnie naszych wolności, naszych praw, dotyczy spraw obywatelskich. I wobec tego, przy braku świadomości, jeśli czynnik ekonomiczny nie zadziała, to niestety PiS jeszcze w naszym kraju mnóstwo szkód narobi, zniszczy ten model demokracji, który jest, bo jesteśmy na dobrej drodze ku przywróceniu nomenklatury partyjnej, którą stosowała nieboszczka partia w okresie PRL-u, zbudowanie państwa policyjnego. Jesteśmy na tym dobrym, znaczy na złej drodze ku temu. Kwestia więźniów politycznych to jest to kwestia czasu w Polsce. Dlatego też ważny jest ruch sprzeciwu wobec tej formy rządów i tej wizji przyszłości Polski. Dlatego powinny nas łączyć, takie pojęcie kiedyś było piękne, imponderabilia, czyli łączyć nas wspólnota rzeczy najważniejszych. Dlatego też jestem tutaj jako członek Platformy Obywatelskiej, bo uważam, że powinniśmy nie prowadzić gierek partyjnych, politycznych, tylko budować obóz jedności, który stanie jako alternatywa, nie wiem kiedy, być może to będzie 8 czy 12 lat przed nami, dochodzenie do tego stanu świadomości społecznej, który przejmie Polskę, która będzie w potrzebie, będzie wymagała olbrzymiej pracy, żeby odbudować to, co niestety lekko ręką zaczniemy tracić. I czasy, kiedy prezydent Komorowski był, może safandułowaty trochę, ale będziemy wspominać z wielkim sentymentem. Czasy, kiedy przez 8 lat Platforma Obywatelska rządziła, docenimy jako najlepsze czasy w historii Polski. Bo oczywiście łatwo wydawać teraz sądy, ale czas będzie wyrokować i łagodzić te sądy. Także ja proponuję, że tak powiem, wspólnotę działań ku temu, żebyśmy chronili Polskę przed tym niebezpieczeństwem, którego destrukcję widzimy każdego dnia. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy panie prezydencie. Cieszymy się z deklaracji. Oczywiście rozumiem, że pan prezydent będzie postulował swojemu przewodniczącemu Grzegorzowi Schetynie przystąpienie do takiej naszej wspólnej płaszczyzny, z którą jesteśmy jako Nowoczesna z KONem, PSL-em, również do tej koalicji Wolność, Równość, Demokracja. 4 czerwca możemy pójść razem. Na pewno pójdziemy. Ja będę. Szanowni Państwo, Pani Marszałek, ja wrócę do takich rzeczy trochę, które są naszymi lokalnymi, bo zaraz po wyborach, po zwycięstwie Prawa i Sprawiedliwości dało się usłyszeć takie pombuki dotyczące samorządu. Podważanie wyborów samorządowych na poziomie województw, no takie sygnały, które wskazywały, że będzie to następny krok. Mimo że ostatnio gdzieś przypadkiem usłyszałem jednak jakiś głos w jakiejś ważnej postaci z Prawa i Sprawiedliwości, że jednak nie, że samorządowe rzeczy zostaną, ja powiem szczerze, średnio w to wierzę. A właśnie ta demokracja na poziomie lokalnym, to nie tylko są metropolie, miasta, to są gminy, miasteczka i wsie. I wydaje mi się, że jeszcze czeka nas batalia samorządowa, że to nie będą do końca kadencji, bo tu jest właśnie ten poziom decyzyjny, bo poziom centralny jest poziomem centralnym, dotyczącym całego kraju. Natomiast na poziomie województw, gdzie Prawo i Sprawiedliwość nie ma władzy, nie ma tego udziału w jednak środkach unijnych, bo jednak te decyzje zapadają na poziomie wojewódzkim. I sądzę, że mimo tych jakichś słów, które padają, to nie sądzę, żeby Prawo i Sprawiedliwość odłożyło temat samorządu, no bo lubi centralizację, samorząd jest tego zaprzeczeniem, a przez te lata całe idziemy w kierunku postępującej decentralizacji, czyli zwiększenia decyzji samorządowych, czyli tych na miejscu. I wydaje mi się, że mimo że sygnałów nie ma, to może być to, wydaje mi się, jeden z niedalekich tematów, kiedy następną sprawę podejmie, no, ze swoich oczywistych powodów Prawo i Sprawiedliwość i będzie chyba jednak mocna batalia. Takie, mam nadzieję, że się mylę, ale tu kolega prezydent przedstawił ten
czarny obraz, wydaje mi się, że jednym z jego elementów może być próba, no powiedziałbym, wpłynięcia w taki czy inny sposób na samorządność. Niestety obawiamy się, no bo nie mamy jednoznacznych decyzji, dowiemy się o nich, kiedy one zaistnieją. Natomiast wypuszczane są takie balony badawcze, co jakiś czas któryś z posłów PiS-u lub tych wyższych działaczy Prawa i Sprawiedliwości puszcza w świat informacje o możliwości wcześniejszych, po pierwsze, wyborów. Z podziałem, to już nie mają być wybory powszechne jak teraz, tylko z ordynacją wyborczą uwzględniającą okręgi jednomandatowe i listy okręgowe. Mówi się też o podziale województw, chociażby województwa śląskiego, gdzie już zapowiedziano, że się wydzieli województwo częstochowskie. Muszę Państwu powiedzieć, że tam niewielu chce się odłączyć od województwa śląskiego, bo ta siła motorem napędowym to jest ta pozostała część Śląska. Jak się oddzieli samo częstochowskie, to niestety od razu spadnie dochód, bo tam nie ma takiego potencjału gospodarczego jak w pozostałej części Śląska. W związku z tym nie wszyscy tam chcą, tam większość nie chce się wydzielić z województwa śląskiego, ale sejmik wojewódzki to nie Prawo i Sprawiedliwość. I to nie tylko jedyne województwo. Mamy województwo Warszawy i województwo mazowieckie. Proszę Państwa, jak wydzielimy z tego województwa Warszawę, to będzie najbiedniejsze województwo w Polsce, bo oni ten potencjał gospodarczy i dochód mają dzięki Warszawie. Jak się wydzieli województwo mazowieckie, to co się stanie dla tego województwa? Ponieważ prawo do dopłat, do wielkości tych dopłat brane jest przy uwzględnieniu wysokości dochodu. Jak ten dochód spada, to natychmiast spada ten wskaźnik, który stanowi przelicznik do wysokości ewentualnych dotacji z Unii Europejskiej. Ale niestety są takie informacje. Nie wiem, czy puszczane sprawdzająco. Nie potrafię na to pytanie Panu odpowiedzieć, ponieważ no, nie jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, w związku z tym nie wiem. Może to jest tylko sprawdzające, ale też jak Pan, nie bardzo wierzę, że Prawo i Sprawiedliwość przez 4 lata będzie chciało, przez 2,5 roku będzie chciało oddać samorządy, bo ta prawdziwa władza, proszę Państwa, ludzie, którzy pracują na naszą sytuację, to tu w samorządach. Ta realna władza jest tutaj w samorządach. To władze tutaj na miejscu w dużym stopniu decydują o tym, jak my żyjemy. W miastach, na wsiach, w miasteczkach. W związku z tym, no, oni też się szykują do wyborów przynajmniej za 2,5 roku, jeżeli nie wcześniej. Ale jak na poprzednie pytanie, nie jestem w stanie odpowiedzieć, i Pan poseł również w sposób jednoznaczny, ale również to przyzna Pan Prezydent, że takie informacje się pojawiają. A co zrobi? No, nie można zacząć walki na wszystkich frontach, tak? Gdyby teraz Prawo i Sprawiedliwość zaczęło walkę na wszystkich frontach, no to miałoby ryzyko, że nie wszystko obstawi. W związku z tym trzeba jeden temat zamknąć, albo część z tych tematów zamknąć. Dzieją się prokuratury, służba cywilna, za chwilę przyjdą sądy, Trybunał Konstytucyjny, to się wszystko nie dzieje bez powodu. Zresztą prominentny działacz Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że no dlatego tak zrobili z Trybunałem, no bo Trybunał jest im potrzebny, ponieważ nie wszystkie ustawy będą zgodne z Konstytucją. No ale chodzi o to, żeby je nie kwestionować. Tak, one będą czekać w kolejce, za 3-4 lata zostaną rozpoznane. W związku z tym tak to, proszę Państwa, tak sytuacja wygląda. Po kolei, a potem dalej, tak? Jedne tematy zamknięte, otwierany jest następny, następny, następny. Nie da się wszystkich frontów otworzyć naraz, więc są załatwiane po kolei tematy i jednym z nich, jak Pan zauważył, mogą być wcześniejsze wybory. Proszę Państwa, ten temat, jeszcze Pan poseł pewnie nie wie, ale ten temat na przykład bardzo został rzucony wyborów wcześniejszych parlamentarnych, zaraz po naszej manifestacji w Warszawie, tej największej manifestacji. Dlaczego? No prosta odpowiedź, żeby nas skłócić. Bo jak tak szybko wybory, no to my o czym będziemy myśleć? O Oli, właśnie tak. Jak zrobić listę, żeby wygrać?
tak? Żeby wygrać największą ilością procentową. W związku z czym nie będziemy pokazywać wspólnie, że jesteśmy przeciw, tylko każdy z nas walczy o swój elektorat. To przecież to jest przemyślane, to tak nie bez powodu jest audyt zrobiony od razu, potem mówienie o wyborach. Chodzi o to, żeby nas rozbić, żebyśmy nie chodzili wspólnie na demonstracje i pokazywali się, że się nie zgadzamy. Żebyśmy nie skazywali pewnych linii, które prezentujemy wspólnie, bo idzie w złym kierunku. Oni mają też swoich fachmanów od PR-u i myślą, jak zrobić, żebyśmy nie stawali wspólnie na takich manifestacjach. Proszę Państwa, no prosty przykład. Ja byłam w niedzielę po sobotniej manifestacji w Kawie na Ławie i pan wicemarszałek Brudziński wyliczał, jak to członkowie i sympatycy Nowoczesnej, Platformy Obywatelskiej, PSL-u, SLD, KOD-u musieliby maszerować nie czwórkami, tylko piętnastkami w szeregu, żeby taka duża liczba osób, jak podała władza miejska, było na placu Piłsudskiego. Podważając, że było nas tyle. Tyle tylko, że następnego dnia policja co powiedziała? No bo właśnie tak. Oni dokonali, proszę Państwa, pomiaru, wyliczenia w danym momencie liczby osób, która znajdowała się na placu Piłsudskiego. Ale że tłum szedł znacznie wcześniej, to tej części nie policzyli. Jak łatwo można manipulować i jak... I oni wiedzą, słysząc to w poniedziałek, uruchomili natychmiast właśnie takie działania. Audyt, mówienie o wcześniejszym wyborach, chociaż to się pokazuje już wcześniej, ale to są działania, które gdzieś mają nam uniemożliwić pokazywanie wspólnie, że się na coś nie zgadzamy. Ja również byłem tutaj, część uczestników była również na tej dużej manifestacji 7 maja. Staliśmy na placu na rozdrożu i zanim ruszyliśmy z tego placu, a w środku staliśmy mniej więcej tegoż placu, upłynęła godzina i 5 minut, zanim zrobiliśmy pierwszy krok. Wchodziły osoby z Szucha, z tych bocznych uliczek, a my z tego środka placu dopiero ruszyliśmy po godzinie i 5 minutach. A plac na rozdrożu to są aleje ujazdowskie. To jest dosyć szeroka ulica. To nie wąziutkie gardło, gdzie tam się blokują przejścia. Bardzo szeroka ulica dopiero po takim momencie. Ale to tak tylko gwoli wyjaśnienia, że naprawdę było bardzo wiele osób na tej manifestacji. Ale tutaj odniosę się do samorządu terytorialnego. Rzeczywiście tutaj Nowoczesna ma jasny przekaz na samorząd terytorialny, że jak najwięcej kompetencji należy scedować na rzecz samorządu terytorialnego, jak najmniej centralizacji i również jak najwięcej możliwości dalszego cedowania przez samorządu terytorialnego różnych uprawnień na NGOs. Po prostu, żeby przybliżyć jak najwięcej zadań, które są w ramach administracji publicznej realizowane obywatelom. Bo jak ja mówię, samorządowiec zawsze tą złotówkę ogląda dwukrotnie, zanim ją wyda. Ale organizacja pozarządowa tą złotówkę nie tylko podwójnie ogląda, ale poczwórnie, tak? Czterokrotnie, zanim ją wyda. I to jest zawsze gwarancja tego, że te środki finansowe publiczne, czy środki finansowe będą wydawane w sposób jak najbardziej racjonalny. Zresztą tak funkcjonuje świat, tak funkcjonują inne już dojrzałe demokracje. No tutaj mieliśmy niestety ten okres rządów Platformy Obywatelskiej. Początkowe działania rzeczywiście zmierzały do decentralizacji i to fajnie się rozwijało, ale później to umknęło, a już końcówka niestety to były działania rządu Platformy Obywatelskiej, które wprowadzały elementy centralizacji, bo łatwiej zarządzać niestety z Warszawy, niż zaufać ludziom tutaj na dole. My chcemy tą władzę jednoznacznie oddać mieszkańcom, oddać obywatelom, po to, by sprawnie faktycznie zarządzać naszym państwem. To są takie pryncypia ogólne dotyczące stosunku Nowoczesnej do samorządu jako zakusy, by ten segment również życia społecznego zawłaszczyć.
i wtedy będziemy się martwić bardzo mocno, kiedy dotrze do nas informacja, że środki unijne mogą być dzielone nie poprzez samorząd wojewódzki, tylko poprzez wojewodę. To będzie ten element, który odblokuje, myślę, Prawo i Sprawiedliwość. Nie będą w mojej ocenie przestrzegać, czy to będzie konstytucyjne, czy nie, czy że gminy i kadencja rad gminnych jest zagwarantowana w Konstytucji. Wtedy będzie prosta droga do jak najszybszego zawładnięcia również tym segmentem. I mam nadzieję, że to będzie pierwszy element, od którego rozpocznie się odwrót od tej złej zmiany. Pan tam jeszcze prosi o głos. Radosław Andrzej Sarna. Nie ukrywam, że przyszedłem tu trochę jako obserwator neutralny, ale ze skłonnością do sympatią raczej ku prawej stronie sceny politycznej. Chciałbym pani marszałek zadać 4 pytania. Jaki jest pani stosunek do artykułu ustawy zasadniczej mówiącej o domniemaniu konstytucyjności każdej ustawy legislacyjnej? Drugi problem właśnie na temat tej ustawy antyterrorystycznej. Opozycja dużo mówi o wzorcach demokracji zachodniej, szczególnie zachodnioeuropejskiej, ale również amerykańskiej. Mówi się teraz, że ta ustawa antyterrorystyczna inwigiluje obywateli. A proszę powiedzieć, jaki jest pani stosunek do Agencji Bezpieczeństwa Narodowego w Stanach Zjednoczonych, która inwigiluje totalnie wszystkich obywateli, SMS-y, połączenia telefoniczne, e-maile, nie tylko na treści e-maili. Czy to jest dla nas wzorzec, czy nie? Trzecie pytanie. Dobrze, dajmy panu zadać pytanie. Na spotkaniu przedwyborczym z panem Petrem. Jak teraz państwo stanowisko Nowoczesne jest zupełnie odmienne od tego programu, który przedstawia pan Petru. Widzę, że to jest kserokopia programu Platformy Obywatelskiej. Pani marszałek mówiła to o żłobkach, o przedszkolach, o opiece dla kobiet po urodzeniu dziecka, o urlopach macierzyńskich i tak dalej. Ale powiadacie to samo, co robiła Platforma. Niczym się nie różnicie. Tak, pytanie. Jak to się ma do tego programu przedwyborczego państwa partii? Pierwsze pytanie dotyczyło Trybunału Konstytucyjnego. Nie, ustawy zasadniczej. W świetle Konstytucji. Proszę Państwa, trochę muszę powiedzieć o prawie. To ja wiem, że to czasami nudzi, ale skoro jest takie pytanie, to muszę powiedzieć. Trybunał Konstytucyjny, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w sprawowaniu swojego urzędu, czyli mówiąc potocznie w sądzeniu, podlegają tylko i wyłącznie Konstytucji. To sędziowie sądów powszechnych podlegają i Konstytucji, i ustawom. W związku z tym, skoro sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w sprawowaniu swojego urzędu, czyli sądzeniu, podlegają Konstytucji, to muszą mieć możliwość sprawdzenia, czy ustawa regulująca tryb działania Trybunału Konstytucyjnego jest z tą Konstytucją zgodny. Nie może bowiem Trybunał zostać pozbawiony atrybutu wynikającego z artykułu 188, mówiący o tym, że Trybunał bada zgodność ustawy z Konstytucją. A Prawo i Sprawiedliwość, wprowadzając ostatnią ustawę, zrobiło, że nie było vacatio legis. Ustawa weszła z chwilą jego ogłoszenia, czyli Trybunał Konstytucyjny został pozbawiony swojego konstytucyjnego prawa do zbadania zgodności ustawy z Konstytucją, ponieważ nie miał tego okresu przejściowego, by mógł zbadać ustawę. Dlatego też musiał postąpić w sposób szczególny i zbadać tą ustawę tylko w oparciu i w zasadzie na podstawie Konstytucji, która daje taką możliwość w
sytuacjach wyjątkowych oczywiście, nie na co dzień, ponieważ na co dzień Trybunał funkcjonuje w oparciu o ustawę, także ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Natomiast w tym przypadku, gdyby z tego prawa nie skorzystał, to pozwoliłby ustawodawcy na wyeliminowanie uprawnienia wynikającego z artykułu 188, a także z artykułu 8 Konstytucji, który w powiązaniu daje sytuację jako jedynemu podmiotowi do badania tej ustawy zgodnością. Prawo i Sprawiedliwość powołuje się na artykuł 197, jeżeli dobrze pamiętam, ale proszę Państwa, ten artykuł mówi o tym, że Trybunał sposób działania i postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym reguluje ustawa. Ale z tego przepisu, proszę Państwa, nie wynika pozbawienie Trybunału Konstytucyjnego prawa do zbadania konstytucyjności tej ustawy, tylko mówi, że reguluje ustawa, a to oznacza, że skoro inny dokument niż ustawa zasadnicza, konstytucja, ma uregulować szczegóły tego działania, to oznacza tyle, że ta ustawa w świetle artykułu 188 też musi być zbadana co do zgodności z konstytucją, bo żadnej ustawy konstytucja nie wyłączyła z badania zgodności z konstytucją, także ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Możemy mówić o tym, czy badanie tej ustawy może robić Sąd Najwyższy, ale wtedy, proszę Państwa, robi nam się dwoistość sytuacji. Stworzymy sytuację, że to inny podmiot, inny sąd będzie badał konstytucyjność ustawy, które to kompetencje nie należą do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy jest wprawdzie trochę ponad sądami rejonowymi, okręgowymi czy apelacyjnymi, ale mieści się w sferze władzy sądowniczej. A Trybunał Konstytucyjny wprawdzie mieści się, mówimy o tym, że to są sądy i trybunały, ale ma szczególne zadanie, inne niż wszystkie sądy. W związku z tym to jest ustawa, która jest inna, podlega badaniu zgodności z konstytucją. Gdyby Prawo i Sprawiedliwość specjalnie nie wprowadziło vacatio legis, bo to stworzyło obecną sytuację, czyli tej przerwy między wejściem w życie ustawy, między ogłoszeniem a wejściem w życie ustawy. Tu nie było przerwy, żeby zbadać. Stąd też Trybunał Konstytucyjny musiał odwołać się do szczególnych rozwiązań, ale one są również w konstytucji. To jest jedna kwestia. Druga, którą Pan zapytał, mam nadzieję, że to moje wyjaśnienie na tyle wyjaśniło sytuację, że teraz jakby powszechnie wiadomo jest, że przynajmniej Państwo, że nie ma innej możliwości. Trybunał też musi, proszę sobie wyobrazić sytuację, że ma Pan proces cywilny i Trybunał Konstytucyjny w Pańskiej sprawie zapytał w pytaniu prawnym, ponieważ powziął wątpliwość, że przepis jest niekonstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przy tej ustawie, którą uchwaliło PiS, że jest zgodny z prawem ten przepis. Zapada wobec Pana wyrok, niekorzystny dla Pana. I teraz po jakimś czasie nie badamy tej ustawy zgodności z konstytucją na podstawie konstytucji, tylko ona czeka w tej kolejce, aż na podstawie tej ustawy zbadamy tą ustawę. I po latach, po roku czy dwóch okazuje się, że ustawa jest niekonstytucyjna. A Pan ma już niekorzystny wyrok, tak? Pytanie, czy Pan go zdążył zrealizować, czy nie zdążył, ale załóżmy, że Pan zapłacił wierzycielowi potężne pieniądze. Zbankrutował Pan w międzyczasie, a przepis, a ustawa, na podstawie której Trybunał Konstytucyjny orzekał, zbadana w kolejności wpływu po latach, okazała się niekonstytucyjna. I co teraz? Wystąpi Pan do sądu i powie, to proszę mi teraz te pieniądze oddać do Państwa? Proszę mi te pieniądze oddać, bo Trybunał Konstytucyjny działał na podstawie niekonstytucyjnej ustawy. Nie wolno mu było na podstawie tej ustawy działać. To takim działaniom, a skarga konstytucyjna obywatela, już nie tylko pytanie prawne. Proszę zobaczyć, jaka wytworzyłaby się sytuacja, gdyby po roku czy dwóch, bo taka jest kolejka, okazało się, że ta ustawa jest niekonstytucyjna, a Trybunał Konstytucyjny przez rok lub dwa lata działał w oparciu o tę ustawę. To zrobiłaby się, proszę Państwa, zawierucha w systemie prawnym i w ogóle w systemie w wymiarze sprawiedliwości. Bo to, że Trybunał orzeknie, to jest jedno, ale to, że sądy, urzędy stosują to prawo, to jest druga kwestia, bo to te
podmioty stosują wobec nas to prawo. W związku z tym proszę sobie wyobrazić sytuację, która wytworzyłaby się po roku czy dwóch. Mielibyśmy totalną burzę prawną. Ile ludzi mówiłoby po drodze, że zostało skrzywdzonych, bo zapadł wobec nich wyrok na podstawie przepisu niekonstytucyjnego. Po to sąd ma prawo do pytania prawnego, żeby ustrzec obywatela przed niekorzystnym rozstrzygnięciem, pytając o to. Teraz proszę sobie wyobrazić sytuację, że czeka w kolejce to pytanie prawne, a jest na przykład w ważnej sprawie, na przykład w sprawach dotyczących procesów medycznych. Jaka bliska sprawa dla wielu osób, tak? Błąd medyczny, chociaż ich jest naprawdę teraz mało i nie potrzeba powoływania specjalnych wydziałów w prokuraturach. To nie są jakieś w tej chwili już nagminne sprawy. Ale są. I proszę sobie wyobrazić, że czekają z pytaniem prawnym rok, dwa lata, a to ludzie chorzy. Nie jest to ważny interes społeczny, żeby szybko rozpoznać, żeby przyspieszyć rozpoznanie, bo inna może poczekać, jest mniej ważna. Ta jest szczególnie dotkliwa, ale czeka w kolejce. Wystarczy namnożyć byle jakich wniosków, żeby jeszcze bardziej to wszystko przesunąć. Po to, proszę Państwa, badamy, musi być szybkie zbadanie, żeby obywatel miał poczucie, że organy, które stosują to prawo takie, które ma nam służyć, a nie takie, które ma nas krzywdzić po drodze. To jest odpowiedź, myślę, na Pana pytanie pierwsze, a drugie, przepraszam, bo pamiętam, to o programie. Ustawa antyterrorystyczna. Proszę, powiem tak, ale my jesteśmy za tym, żeby nas chronić. Bezwzględnie chcemy mieć poczucie bezpieczeństwa. Tylko proszę Państwa, prawo musi być stworzone tak, żeby nie dawało urzędnikowi możliwości nadużywania tego prawa. My chcemy poczucia bezpieczeństwa. My nie chcemy się bać takich sytuacji jak we Wrocławiu. Absolutnie tak. Tylko musimy stworzyć takie zabezpieczenia, takie zapory, żeby urzędnikowi nie przyszła ochota na zadużycie tego prawa. To jest cały problem, bo po drodze można skrzywdzić w związku z tym wiele osób. Można złapać wiele osób, a ciężko się potem podnieść. Sami Państwo wiecie, że po drodze zdarzają się różne rzeczy w życiu. Nie tak prosto się podnieść. W związku z tym. Ale to nie oznacza, że mamy ze wszystkiego czerpać, proszę Państwa. My mamy czerpać z dobrych doświadczeń. A to, co jest niedobre, wcale nie musi być przetransponowane, przeniesione do nas, do Polski. Korzystajmy z dobrych wzorców. Ale oni też doświadczyli aktu antyterrorystycznego. Ale proszę, no i zgadza się. I proszę, nawet gdybyśmy napisali świetne prawo, to jeżeli ludzie, którzy mają realizować, między innymi dbać o nasze bezpieczeństwo, zaniedbają tego, to chociażbyśmy stworzyli idealne prawo, to i tak tam się nie uda. Czy nie było sygnałów w Stanach Zjednoczonych poprzedzających zamach? Teraz wiemy, że były, proszę Państwa. No i co w związku z tym, no teraz kontrolujemy się coraz bardziej, a i tak się zdarzają zamachy terrorystyczne. Tego, tworząc prawo, musimy zabezpieczyć te elementy, te mechanizmy, które nie mogą być przeciwko nam, obywatelom. I nam o to chodzi. To nie chodzi o to, że nie mamy mieć ustawy antyterrorystycznej. To nie chodzi o to, żeby nas nie kontrolować w ogóle. Tylko to musi być w określonych ramach prawnych. To musi być kontrola sądu rzeczywista. Proszę sobie wyobrazić, że przewiduję, że to będą robić sądy okręgowe. Ale to będą dodatkowe zadania dla tych sądów. Ja, proszę Państwa, odchodząc do parlamentu, miałam w referacie 300 spraw. Jedne lżejsze, a niektóre bardzo ciężkie, z wieloma tomami. To ile razy mogłam się spotkać ze stroną na rozprawie w ciągu roku? Ile razy? Gdybym nie chorowała, pracowała w sobotę i w niedzielę, nie szła na urlop, to rok ma 365 dni, a ja 300 spraw w referacie. To ile czasu mogę poświęcić stronie, ile razy mogę się z nią spotkać na sali rozpraw? A tu jeszcze dojdą nowe sprawy. No to wszystko musi mieć, proszę Państwa, rozwagę. Twórzmy prawo, które przewiduje ramy bezpieczeństwa dla obywateli, że urzędnik tego prawa nie nadużyje. Czerpmy z dobrych wzorów, bierzmy doświadczenie z tego, w czym inni doświadczyli, że się nie udało lub nie wyszło. To nie musimy czasami wyważać drzwi. Możemy skorzystać z dobrych wzorców, ale jeżeli mamy własne pomysły, które są przemyślane i rozważone, to je wprowadzajmy. Bo to na tym wszystkim polega. Korzystajmy z doświadczeń także innych. Nie bierzmy złych przykładów. Ale nie możemy też stosować totalnej krytyki wobec
ale, ale proszę pana, to nie chodzi o to, że my stosujemy totalną krytykę, bo tak nie jest. Jest. Jest szereg ustaw, które głosujemy, prawda panie pośle? Za. Podnosimy rękę za rozwiązaniem. Ale nie możemy się zgodzić na rozwiązania, które naruszają nasze prawa. I na to naszej zgody nie będzie, bo na to się godzić nie możemy. I to, że mamy takie stanowisko, takie zdanie, pokazuje, ja już nie mówię sondaży, bo ja jestem daleka od tego, żeby zawierzać sondażom i patrzeć w niego jak w obrazek. Ale przez to, że ludzie przychodzą na takie manifestacje, przyjeżdżają dobrowolnie z różnych krańców Polski, to pokazuje, że ludzie się nie godzą na takie, proszę państwa, rozwiązania. Ale naprawdę, proszę mi wierzyć, że są ustawy, które głosujemy za. Jeżeli one są dobre i nam służą, to nie ma powodu głosowania przeciw. Nie słyszałem o tak. Ale to ja już panu mówię, na szybko. Elektroniczny dozór w całości za. Prawo o Polonii w całości za. Ustawa dekomunizacyjna w całości za. Ale to nie teraz. Proszę? No nie, a kiedy? Teraz. Jeszcze to był wprowadzony w 2000. Nie. Proszę pana, teraz. Głosowaliśmy ją teraz. Także widzi pan z rękawa od tego. Proszę? Przez pana Ziobę. Co? Ustawa PiS-owska o dozorze elektronicznym. No ale zgadza się, to jest ustawa Prawa i Sprawiedliwości o dozorze elektronicznym, byli, ale myśmy zagłosowali za nimi. To samo dotyczy ustawy dekomunizacyjnej. Głosowaliśmy za tą ustawą. Głosowaliśmy również w szeregu spraw dotyczących kwestii finansowych. Głosujemy za, jeżeli to jest rozsądne i wyważone. Natomiast głosujemy przeciw, jeżeli to nie jest dobre. Proszę pana, a ja odwrócę pytanie. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość odrzuca wszystkie, nawet racjonalne poprawki opozycji, w tym Nowoczesnej? W ramach tych poprawek niejednokrotnie wychodzą posłowie, już abstrahując od rozmów prywatnych, bo to jest jakby inna para kaloszy, bo może pan wierzy, czy lub nie, czy takowe rozmowy są, czy ich nie ma, ale z trybuny sejmowej. No tak, bardzo fajna poprawka, dlatego my ją wdrożymy na etapie prac w Senacie. Dlaczego nie przyjmujemy tych poprawek, skoro są dobre, racjonalne, bo poprawiają ustawę? Poprawka w Senacie. I proszę mi wierzyć, pani tutaj marszałek mówiła o tych 40 kilku poprawkach do ustawy o prokuraturze. Ja pracowałem nad kodeksem postępowania karnego, wniosłem 27 poprawek. Ja akurat nie miałem szczęścia, bo żadna z tych poprawek nie została uwzględniona. A mówiłem między innymi o bezpłatnym prawie do obrońcy na każdym etapie postępowania. Co więcej, to prawo wynika z norm unijnych, które my musimy i tak w listopadzie wdrożyć. I tak Prawo i Sprawiedliwość, ten kodeks postępowania będzie musiało poprawić i tak będzie musiało poprawić. Pytanie, dlaczego nie przyjęto tej poprawki, która wychodziła naprzeciw, przewracała te rozwiązania, które i tak musimy implementować z prawa unijnego do naszego systemu prawnego, a chodziło tylko i wyłącznie o prawo do obrony, o nic innego. I to nie naruszało, nie demolowało tych zmian, które wprowadzało Prawo i Sprawiedliwość. I co pan na to? I takich przykładów, proszę pana, jest bardzo wiele, ale tu nie będziemy się licytować, bo tak troszeczkę nasz czas goni. Jeszcze pan miał jedno pytanie, oddam pani marszałek. Zanim odpowiem na następne, powiem państwu taki już kuriozalny przykład. Nowoczesna wniosła projekt zmiany kodeksu karnego dotyczącego kwestii obrażania prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, żeby zlikwidować przepis, specjalny przepis, który mówił o tym, że jak się obraża prezydenta, to następuje wszczęcie postępowania z urzędu. I co? Jak pan myśli? Odrzucono nasz projekt w pierwszym czytaniu. I w tym drugim? No to w drugim. I proszę państwa, i co? Mija dzień lub dwa, przed kamerami telewizji staje nie kto inny jak pan minister Ziobro i co mówi? Że Prawo i Sprawiedliwość wniesie projekt, w którym będzie występować o zniesienie przepisu, który daje możliwość wszczęcia postępowania z urzędu w przypadku obrazy głowy państwa. No proszę państwa, no to kto z kogo sobie żarty robi? Dobrze, wystarczyło zagłosować za naszym projektem. Ale to nie był ich projekt, tylko nasz, więc nie zagłosowali. A poprawki? Co się po tym dzieje, proszę państwa? No poprawki są zgłaszane w Senacie. Dlaczego? Bo w Senacie większość to ma PiS.
No i zgłosi poprawki, czyli to są poprawki już nie Nowoczesnej, już nie Platformy Obywatelskiej czy PSL-u, tylko PiS-u. I przychodzą z powrotem do Sejmu, to jak my będziemy przeciwko tym poprawkom głosować, jakbyśmy je wcześniej zgłaszali. No, w stenogramie. My głosujemy wtedy za, bo to były nasze poprawki, które zostały w Sejmie odrzucone. Nasze nie tylko Nowoczesne, jak powiedziałam. Także to tak bardzo często niestety wygląda. Bardzo proszę. Ale jeszcze, no jak to ma być rozmowa, jedzenie poczeka, nie ma o czym mówić. Ja z wielką przyjemnością myślę, że to będzie. Pani marszałek. Ja bardzo króciutko. Pani marszałek, Mirku, ponieważ był organ uchwałodawczy samorządowy, organ wykonawczy samorządowy, to ja się czułem jako wół samorządowy roboczy, też obowiązany zabrać głos. Chciałem dwie rzeczy. O, najważniejsze. Obydwie jakby bardzo istotne. Jedna to jest ta, która dotyczy nas wszystkich, którzy gdzieś tam zawsze mają do czynienia ze światłem, a większość z nas znakomita ma dzieci, w związku z tym ma tam styczność ze światłem, no chyba, że ktoś ma wyłącznie kota, to nie. Natomiast chodzi o proponowane poprawki do systemu, do ustawy o systemie oświaty. Tam się zaczyna już robić tak, że jest artykuł 90 CDD, CDK, już krążą żarty w sferze samorządowej, czym się różni, bo jeden jest całkiem do kitu, drugi jest całkiem do... I chodzi o to, żebyście Państwo zwrócili też uwagę na etapie tych prac, do czego to wszystko zmierza. Ta ustawa jest już tak zagmatwana, tak bardzo jakby niezrozumiała dla, a powinna być zrozumiała dla każdego obywatela, który gdzieś tam się z tym systemem oświaty styka, i coraz bardziej skomplikowana do stosowania przez samorządy. Ja zacząłem sobie sprawdzać, która to według nowej definicji najbliższej gminy dla miasta Mrągowo będzie najbliższa gmina. Bardzo proszę, żebyście Państwo zadali to pytanie na sali sejmowej, bo musi wyjść Zabrze z tej definicji, która jest tam zawarta. To na środku. Tak, no nie wyszło. Dlaczego? Dlatego, że wprowadzamy w ustawie o systemie oświaty definicję gminy miejskiej, gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej, dochodu i tak dalej. Bierzemy to wszystko z różnego kociołka. Więc o tyle, że dotychczas to ja jeszcze tak się składa pewnie rolę biegłego sądowego w tym zakresie, w związku z tym często występuję tłumacząc sądowi jakby z polskiego na nasze, jak to należy czytać i jak to wygląda w praktyce, dlaczego tak wynika, to jeszcze to było w miarę zrozumiałe. Dzisiaj już boję się, że nikomu nie będę w stanie nic wytłumaczyć i sam nie będę w stanie obronić własnego stanowiska, co z tej ustawy będzie wynikało. Więc to jest, wydaje mi się, ważna rzecz i prośba do Państwa o jakiś taki kierunek, który by spowodował głos, żeby ta ustawa była jasna. Może ją trzeba podzielić na kawałki, może oddzielnie dla poszczególnych etapów edukacyjnych. I jest to tak jakby też kierunek związany z naszym programem Nowoczesnej, czyli że jest to ważny element oświata, edukacja, no bo to dotyczy wszystkich. No to ja takie tytuły moja kota. I drugi temat to jest temat, że wybory będą samorządowe. I przykra wiadomość dla pana wiceprezydenta, ale mam prośbę ogromną do Państwa posłów o interpelację poselską związaną ze specustawą o VAT-ie. Samorządy mają obowiązek centralizować VAT. Walczyliśmy z Mirkiem jeszcze ładnie parę lat temu z ministerstwem, z ministrem w sprawie tej, czy ma być tych NIP-ów wiele, czy jeden, czy powinno to być centralizowane, czy nie. Wyszło na nasze, tak? Wyszło na nasze, jeździliśmy tam do ministerstwa, urzędnicy wiedzieli lepiej, się okazało, że jednak niekoniecznie. Natomiast na czym polega myk? Ta ustawa została przygotowana w listopadzie. Ministerstwo wydało swoje oświadczenia, wydało swoje jakieś interpretacje. Ona do dzisiaj nie jest ujrzała światła dziennego. Obawiam się, że do czerwca nie ujrzy. Na czym polega myk? Myk polega na tym, że w związku z powyższym powinno w lipcu wpłynąć przynajmniej za półrocze scentralizowane rozliczenie, czyli deklaracja VAT-owska. Ja sobie poradzę w małej gminie, bo ja sobie to scentralizuję, podjąłem wszystkie kroki, żeby się na to przygotować, ale takie miasta większe nie. W związku z powyższym, że izby skarbowe są jakby bardzo polityczne, to wystarczy tylko wykonać kontrolę i stwierdzić, że faktycznie ktoś zawinił z ustawy karno-skarbowej, zostanie skazany prezydent, bo to on za to odpowiada, niestety nikt inny, burmistrz, wójt, chyba zdąży się wyrobić ze wszystkimi
materiałami to odpowiednio po ustawie. W związku z powyższym osoba karana nie może pełnić funkcji publicznej. W związku z powyższym trzeba by zrobić wybory. No przecież nie ma innego wyjścia. Dlatego moja prośba, żebyście Państwo spróbowali zadać w trybie interpelacji pytanie, co z tą specustawą w zakresie VAT-u się działo będzie. Dziękuję bardzo. Pan poseł powie o tych sprawach gospodarczych, bo to jego działko, chociaż jest prawnikiem, a ja powiem o prawie. Jak już powiedziałam na samym początku, przez 20 parę lat byłam sędzią, a w roku 2015 moja córka zdawała egzamin sędziowski. I mówi do mnie tak, ja mam do ciebie prośbę, weź mi wydrukuj w pracy te zmiany, które dotyczą ZUS-u. Ja mówię, dobrze, no ale byłam przekonana, że to zmiany to tam jedna ustawa, no jak weszła do tego lekcja, ponieważ ja się nie zajmowałam sprawami dotyczącymi ubezpieczeń, to proszę Państwa, oczy otworzyłam. Zmiany już były przewidziane do 2016 roku do lutego, a moja córka mnie o to poprosiła w kwietniu albo w maju 2015 roku. To proszę Państwa, to takie szalone zmiany. I proszę mi wierzyć, nam prawnikom, zastanawiałam się, jak w ogóle sędzia funkcjonuje w Wydziale Ubezpieczeń. Codziennie, a przynajmniej co tydzień musisz sprawdzać, czy nie ma jakiejś zmiany. No to jak może tym wszystkim funkcjonować człowiek, który na prawie się nie zna, zresztą nie wszyscy się znamy na prawie. To szaleństwo zmian i ja się zgadzam. Po śmierci męża założyłam fundację. I mimo, że na prawie się znam, nie dlatego, że mówię, że się chwalę, tylko po 20 paru latach pracy, to że jak nabywa doświadczenia i wiedzy. No chociaż nie wiem, jak pracował słabo, to ma wiedzę. I wie pan, czego się bałam? Mimo, że jestem prawnikiem, sędzią zajmującym się prawem cywilnym od lat, że ja mogłam zgubić po drodze jakiś przepis. Nie dlatego, że go chciałam zgubić. Nie dlatego, że miałam taki zamiar. Tylko, że mogłam go nie dostrzec. Bo jest tysiące bezsensownych co chwilę nowelizacji, a mało tekstów jednolitych. Stąd mamy tak, że nam alfabetu kiedyś braknie. I to jest niestety słabość naszego systemu prawnego, przeszkadzająca nie tylko zwykłemu obywatelowi w jego życiu codziennym, ale także ludziom, którym się to prawo, które się tym prawem zajmują na co dzień. Proszę mi wierzyć, my też z tego tytułu mamy problemy. Ja dwukrotnie, jeszcze jak mój mąż był posłem, musiałam sięgać do uzasadnienia projektu, bo za pioruna nie mogliśmy rozstrzygnąć, o co ustawodawcy chodziło w tym nieszczęsnym przepisie. No tak był napisany, że ani w tą, ani w tamtą. No niestety, jak przeczytałam uzasadnienie, to dalej nie widziałam, o co chodzi. To tak to po prostu wygląda, ale mówiąc jeszcze, już nie, żeby nie było taka strasznie poważnie, proszę Państwa, robiliśmy teraz ustawę, bo już mówiłam o niej, o wiatrach. I padały pytania. Jak myślicie Państwo, kto odpowiadał na te pytania? No nie, ze strony rządu oczywiście. To, że PiS to tak, no bo wiadomo. Ale który minister odpowiadał na te pytania? Pamiętajmy, że ciągle mówię o wiatrakach. Najmniej odpowiadający. Nie, zgadza się. Tylko który minister, to spróbujcie Państwo zgadzać, który minister wszedł na mównicę i przez 5 minut uzasadniał, znaczy kwestionował nasze pytania i wypowiadał się, że to wszystko, co robi PiS, jest dobre. Nie zgadniecie Państwo w życiu. I mienił się ekspertem. Aha, i mienił się ekspertem, bo 8 lat wcześniej zajmował się tym, ale nie jako minister, żeby nie było niedomówień. Pobudował po prostu wiatrak swój. Pani minister od edukacji. Pani minister Zalewska. Ona odpowiadała na pytania rzeczowe i konkretne, które stawialiśmy po konsultacjach społecznych, uzyskanych od specjalistów z tej dziedziny. Nie wszedł minister od spraw energii, pani minister od edukacji. Wszyscy pytaliśmy, jak to? Dlaczego ten minister wszedł i mówi? Na co pani powiedziała przez 80, przez 8 lat? No, w swoim życiu zajmowała się właśnie wiatrakami. No proszę wybaczyć, no to takie mają być odpowiedzi, to taka ma być wiedza. No to tak, proszę Państwa, wygląda. My na pewne rzeczy nie mamy po prostu wpływu. Jesteśmy opozycją, która wspólnie, nawet gdybyśmy zwarli wszyscy szeregi, to proszę Państwa, nie przegłosuje. Przykładem ostatni wybór sędziego, gdzie zgłosiliśmy oficjalny wniosek jako klub o przerwę. Zawsze jest udzielany głos, jak prosi klub. Nie było, bo w tej przerwie mogliśmy złożyć pisemny wniosek o sprawdzenie. Co się stało? No tak. Żeby dokonać reasumpcji głosowania. Co się stało?
marszałek szybko zamknął posiedzenie Sejmu. Natomiast na następnym już tego nie mogliśmy zrobić, bo w reasumpcji, czyli w ponownym sprawdzeniu, mogą uczestniczyć tylko te osoby, które brały udział w pierwszym głosowaniu, czyli tym, który podlega sprawdzeniu. A w następnym już byli inni posłowie. Już było inne posiedzenie. To niestety, jak policzymy wszystkie głosy, to i nawet jakby się Kukiz sprężył, to i tak nam nie wystarczy, a Kukiz się spręża w drugą stronę. Czyli jak się dogaduje, to się dogaduje z Prawem i Sprawiedliwością. Niestety nie, to jest opozycja. A gospodarkę pan? Znaczy nie tyle gospodarkę, co ustawa o podatku od towarów i usług podatkowych. No, muszę zmartwić tutaj kolegę skarbnika i wszystkich prezydentów miast, że w zasadzie po wyroku tutaj Trybunału Sprawiedliwości i braku tej ustawy na dzień dzisiejszego, to już nie od czerwca. Panie skarbniku, już! Już to już są zaszłości. Już odpowiadacie karno-skarbowo. Już niewłaściwie rozliczacie podatek od towarów i usług. Jako jeden niewłaściwie odliczacie podatek naliczony, a więc nacenzurowanym już jesteście już od dawien dawna. Ta ustawa miała tylko zapobiec negatywnym skutkom związanym z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Brak jej powoduje to, że w zasadzie każdy może już na dzień dzisiejszy wytoczyć ciężkie dzieła w stosunku do wszystkich samorządów kraju. W majestacie prawa. A kiedy będzie ustawa? Jest rzeczywiście na agendzie, ale sejmowym jest w Biurze Legislacyjnym rządu. Ona jest, ona nie znikła. To jeszcze ustawa, która w większości została przygotowana przez Platformę Obywatelską, bo to od tamtego czasu się ciągnie. Natomiast nie ma jeszcze na agendzie w ogóle sejmowej, nie ma jeszcze w ogóle w drukach sejmowych, już nie mówiąc o tym, żeby drukowi sejmowemu został nadany numer. Także tutaj jest na tego, ale to jest typowe niestety działanie dla tych rządów. Ja już o tym mówiłem. Ustawa o zamówieniach publicznych, już pani marszałek już wspominała na ten temat, od 19 kwietnia samorządy nie mogą rozpisywać przetargów na inwestycje, które są finansowane środkami Unii Europejskiej, dlatego że rząd nie zdołał implementować prostych dyrektyw unijnych dotyczących zamówień publicznych i oczywiście jest tłumaczenie, no bo przecież to Platforma na tego, bo przecież od półtora roku było wiadomo, rzeczywiście od półtora roku było wiadomo, natomiast Prawo i Sprawiedliwość rządzi już 6 miesięcy. W jeden wieczór, jedną noc potrafią zmienić ustawę, dużą ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, a tutaj taka śmieszna implementacja, tylko trzeba wiedzieć, chcieć i potrafić. Ani się nie wie, ani się nie chce, ani nie potrafi. Dziękuję. A pan prezydent potwierdzi, że do urzędów miast przyszły, jak pytano się jak, albo przyszły pisma mówiące wprost, co trzeba zrobić. Nie wolno niczego robić. W związku z tym czekamy na przetargi, przetargi się nie odbywają, bo z ministerstwa przyszła informacja, hola, hola, nie wolno niczego robić. Trochę postraszyliśmy na koniec, ale mam nadzieję, że i pan skarbnik, pan prezydent i państwo będą mimo wszystko spać spokojnie, żyjąc nadzieją i przekonaniem, że za 2,5 roku mamy wybory samorządowe i one już pokażą, jak społeczeństwo nie godzi się na takie rozwiązania. A za 3,5 roku, bo zakładamy, że za 3,5 roku będą ponownie wybory parlamentarne. I mam nadzieję, że pamiętacie państwo, już była kiedyś takie pospolite ruszenie, gdzie za granicą w kolejkach stali ludzie, żeby zagłosować. To były wybory prezydenckie. Pamiętacie państwo? Ludzie się wtedy zmobilizowali. Głosowanie było nie tyle za kimś, co przeciw czemuś. Ja mam nadzieję, że te kolejne wybory również taką mobilizację pokażą. My się możemy różnić, możemy mieć różne poglądy, ale ważne jest, żebyśmy potrafili ze sobą rozmawiać. A co to za rozmowa i krzyk Prawa i Sprawiedliwości, że my chcemy wspólnie rozwiązać problem, jak na spotkanie nie przychodzi rozmówca, tylko obserwator. I na końcu mówi, że on teraz wszystko przekaże swoim przełożonym. No to jaka jego moc jest? Jako i roli on przyszedł na spotkanie, gdzie wspólnie trzeba rozstrzygać, proszę państwa, problemy. Albo się jest rozmówcą i rozmawiamy, albo się jest obserwatorem i się nie rozmawiamy. No obserwator żadnych, nawet ja już nie wiem, wiążących, ale mógł chociaż powiedzieć, co prawo, bo zarzucają, że my nie mamy wspólnego stanowiska. No ale my mamy wspólne stanowisko co do przestrzegania prawa, natomiast co do projektów ustaw mamy różne i dyskutujmy teraz o tych projektach.
My na dyskusję jesteśmy absolutnie otwarci. Bardzo proszę. A ja pozwolę sobie wyrazić nadzieję, że za te 3,5 roku tutaj Nowoczesna potrafi Państwa przekonać do siebie i nie tylko będziecie mieli Państwo, czy chcieli głosować przeciw, ale przede wszystkim za Nowoczesną. Dziękuję Państwu ale za... Pan jeszcze pan tak, to pozwolimy jeszcze jedno pytanie, tak? I... Ja mam krótkie pytanie, ponieważ te 3,5 roku to taki... PiS miał 8 lat. Robił spotkania w salach katechetycznych, robił spotkania wszędzie, na wioskach i uświadamiał ludzi. Zebrał ten elektorat. Jak pani widzi to Nowoczesne? Państwo robicie takie spotkania. Czy państwo tą pracę podstaw rozpoczniecie? Proszę pana, ja jestem posłem ze Śląska, a w zasadzie z Zagłębia. Mam swoje biuro w Będzinie, a dzisiaj jestem razem z państwem na spotkaniu w drugim krańcu Polski, w Olsztynie. To właśnie takie spotkania, to właśnie chęć spotykania się z Państwem jest naszą pracą na to, żeby zdobywać nie tylko członków Nowoczesnej, ale sympatyków. A Państwa zadaniem również tym wszystkim jest niesienie tej informacji, niesienie własnych przekonań, własnego stanowiska dalej. To jak grono winogron. Poszczególne osoby tworzą kiść, tworzą pełną całość. To ten mój przyjazd dzisiaj to była chęć spotkania się z Państwem. Bo ja nie widziałam mojej córki 2 tygodnie. Ona tu przyjeżdża dzisiaj, ja przyjechałam do Ostródy, żeby ją tu przywieźć, bo jutro jest Dzień Matki. W związku z tym, żebyśmy mogły razem poświętować, to ona przyjeżdża na drugi koniec Polski, bo ja jej nie widziałam 2 tygodnie. Ale nie mogłam sobie odmówić przyjemności przyjazdu tutaj, żeby się z Państwem nie spotkać. Właśnie po to są takie spotkania. Po to jeździmy i spotykamy się z Państwem, żeby Państwa słuchać i razem tworzyć pewną grupę ludzi, którym się chce i którzy widzą potrzebę takiego działania, bo uważają, że powinniśmy inaczej pracować, inaczej funkcjonować, a przede wszystkim po to, żebyśmy mogli pokazać, że można działać zgodnie z prawem, zgodnie z szacunkiem dla drugiego człowieka, uwzględniając jego różnice, jego własne zdanie, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie wypracować wspólne stanowisko. To może ktoś powie górnolotne słowa, powtarzane po wielokroć, ale chcemy pokazać, że w tych słowach jest prawda, jest rzeczywistość, bo tego wszyscy chcemy. Chcemy mieć od polityków święty spokój. Bardzo często się tak mówi, niech nam dadzą święty spokój, tak? Bo to nie o to chodzi, żebyśmy co chwilę krzyczeli i wykrzykiwali. My stwórzmy dobre prawo i zostawmy samodzielność samorządowcom, przedsiębiorcy bardzo często mówią, stwórzcie dobre prawo, a resztę zostawcie nam. I o to w tym wszystkim chodzi. Dobre prawo ustawodawca, a stosowanie państwo na dole. Samorządowcy, przedsiębiorcy, prawnicy, kogo byśmy z grupy nie wybrali. O to w tym wszystkim chodzi. Nam, obywatelom, potrzebny jest spokój, bo tylko wtedy się dobrze funkcjonuje. Także dziękujemy pani marszałek. A ja również bardzo serdecznie chciałbym wszystkim państwu podziękować za dzisiejsze spotkanie, za przybycie na spotkanie i za taką bardzo kulturalną, rzeczową rozmowę. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne spotkanie. Dziękuję.